przyszedł czas na wykopywanie czosnku. Jest piękny, słoneczny, suchy dzień. Czosnki widać, że już są gotowe, bo liście ich są suche, dlatego startujemy. Podważ czosnek delikatnie, aby łatwiej wyszedł z ziemi. Taki ładny. Otrzepujemy delikatnie z ziemi. Tu już nawet się rozsypuje troszeczkę, czyli to znaczy, że jest super gotowy. Proszę. Proszę, jaki elegancki. Jeśli coś zostanie w ziemi, to nic nie szkodzi, bo przecież wyrośnie po prostu na przyszły rok. I teraz na co chciałam zwrócić uwagę? Zobaczcie, ponieważ ja nie mam czasu, to ja nie ogławiałam tego czosnku. Czyli to jest czosnek, który został na grządce razem z kwiatostanami. Ja tego nie zrobiłam, ale żadnej tragedii nie ma, bo jest naprawdę ten czosnek super fajny, duży. Uważam, że wielkość jest taka wręcz sklepowa. Przed suszeniem czosnku obetnij liście, ale też nie jest to konieczne. Susz w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu. Czosnek susz przez 10-14 dni. Następnie oczyść go, odetnij łodygi i korzenie. Przełóż do bawełnianego woreczka i używaj.